Boże, witajcie w trzecim odcinku naszej serii, gdzie posłuchajcie następującego zdania świętego Ignacego. Święty Ignacy mówi tak: człowiek zły łatwo innych posądza o zło. Podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje. W szkole świętego Ignacego wcześniej zaczynamy rozumieć, że życie jest bardziej skomplikowane, niż się nam wydaje. Przede wszystkim dlatego, że mój sposób myślenia jest wybiórczy. Oglądam i oceniam świat według własnych wartości, według swojej wiedzy, a przede wszystkim według własnego doświadczenia. Nie zmienimy tego, ale warto być tego świadomym. Dlatego jeśli masz zawroty głowy, musisz zdać sobie sprawę, że problem jest z tobą, a nie ze światem. Święty Ignacy chce, abyśmy tę zasadę przenieśli na swój styl życia. Dlatego pokazuje, że człowiek zbyt łatwo innych posądza o zło. Zbyt łatwo ocenia według własnej miary, jeśli popełniam jakiś grzech, jeśli robię coś złego. Jeżeli mi wydaje się, że wszyscy go popełniają, tylko wokół mnie panuje zmowa milczenia. Taki sposób myślenia jest wielką pułapką, ponieważ zagłusza sumienie i nie pozwala w sercu usłyszeć słów Pana Jezusa. Jeśli coś jest twoim słabym punktem, jeśli jakiejś kwestii szczególnie upadam, to powinien być w tym względzie bardzo powściągliwy w mówieniu o innych. Dlaczego? Dlatego, ponieważ będzie mi się wydawało, że wszyscy mają ten sam problem co ja. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.